Na ten moment czekałem 15 lat. W końcu się spełniło. Jedzie tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć, tam wznąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Odcinek finalny tejże inwestycji, ale nie do końca. O tym jeszcze powiem później. Przejdźmy sobie na pewno do tego, co jest najważniejsze. Tak, dojeżdżają już na Winnicę dwie linie tramwajowe. I najlepszą nowiną, którą bym Wam chciał powiedzieć, zanim powiem, jaka to są linie, to jest to, iż na Winnicę dojeżdżają tylko i wyłącznie nowe tramwaje i są tylko i wyłącznie niskopodłogowe w pełni. To dobra nowina. Bardzo mnie to ucieszyło, co oznacza, iż na Winnicy dojeżdżają tylko i wyłącznie swingi lub jazzy, bo zajezdnia Żoliborz innych raczej nie pamiętam, żeby miała z tych niskopodłogowych, więc całkiem zacnie, całkiem nowocześnie i to ładnie wygląda, ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do tramwajów. Dojeżdża tutaj linia 2, z czego część chudusów jest owszem skrócona do Tatochomina Kościelnego, ale tutaj teraz powinno się wyświetlić na ekranie. Zobaczcie, jak mało jest tych linii chudusów skróconych i to dobrze, bo większość dojeżdża na Winnicę, co powinno być, no według mnie tak powinno po prostu być z wszystkimi chudusami. No ale dobrze, część jest skrócona i 17, gdzie ta ma tam w różnych rejonach kursy skrócone do Maremontu. No i ona tutaj też dojeżdża na Winnicę. Z tego co pamiętam, to jest chyba co trzecia, bo co drugi kurs 17 dojeżdża na Winnicę bezpośrednio. Co nie zmienia faktu, iż w trochę ponad godzinę możemy dojechać z Winnicy do Mordoru. Ten wynik jest na tyle szybki, iż nie ma sensu prawie zabawa się w metro, w sensie jazdę w dwójką do metra i później w 31. Według mnie o wiele lepiej pojechać po prostu o 17, ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do naszej pętli faktycznie. Pomijając nasze tramwaje, które tutaj już funkcjonują, mamy jeszcze dwie linie autobusowe. Pierwsza linia, jaka tutaj dojechała, no to jest oczywiście linia 509. Powiem Wam szczerze, że bardzo się mnie to zadowoliło, iż taka linia tutaj dojeżdża i to pośpieszna. Co prawda chciałbym, żeby wszystkie 500-ki dojechały z Nowodworów tutaj, ale raczej żeby nie zatrzymywały się na Nowodworach, znaczy mogą się zatrzymać, ale nie na pętli. Bo byłoby lepiej, tak? Winnica jest na tyle dużym obiektem, iż spokojnie pomieści tutaj wszelkiego rodzaju tego typu komunikacje, no ale niestety na razie jeszcze tak to się nie dzieje. Przy okazji jeszcze jedna linia dojeżdża tutaj, a mianowicie jest to linia nocna N13. Niestety ona jeździ bardzo często, bo to są jedyne trzy kursy nocne o 23:56, północ 26 i 4:56. Dosyć ciekawe te odjechane kursy. Co oznacza, iż ten kurs o 4:56 który owszem jedzie do dworca centralnego w jedyne 41 minut z Grzymalitów. Jest całkiem zacny, jednakże dwójka i metro Młociny jest o wiele bardziej według mnie przyjaznym kursem. Także mamy dwa przystanki nowe. Grzymalitów i Winnica. Co prawda, część z Was może wiedzieć, iż już przystanek Winnica kiedyś istniał. Był trochę w innym miejscu, zlokalizowany na ulicy Modlińskiej, jednakże tamten zmienił już nazewnictwo z dniem otwarcia w aktualnej pętli na Winnicy. A przystanek Grzymalitów jest w tym samym miejscu, gdzie był wcześniej. Dlatego część osób się teraz zastanawia, ale czemu on się nazywa Grzymalitów, jak tam nie ma Grzymalitów? No jest Grzymalitów obok, jest to ta część historyczna przystanków. I całkowicie się zmienił ten zespół przystankowy, jest o wiele bardziej rozszerzony, powiększony. No, po pierwsze tramwaje tutaj są, 500-ka tutaj jakoś jeździ, konkretnie 509 i a propos 509 jeszcze ciekawostka, w godzinę dojeżdża do Wrocławia, co też jest całkiem niezłym wynikiem według mnie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o komunikację kołową, torową, w skrócie co tu dojeżdża. Natomiast przejdźmy sobie do naszej pętli, jak wygląda. Dwójka zawraca na takiej pętli tymczasowej. No, znamy te słowa, co nie? Tymczasowa Winnica. Co już możecie wyciągnąć właśnie z tego, jak powiedziałem tymczasowa, że ta seria będzie jeszcze miała swój przyszłość. Ale jak ja powiedziałem o tym na sam koniec. Także dwójka jest na pętli tymczasowej, jedynej tego rodzaju w Warszawie. To znaczy, że mamy dwa tory obok siebie.
z których to tramwaje zmieniają kierunek. Oczywiście to muszą być tramwaje dwukabinowe i zawracają. W przyszłości tymi torami będziecie jechać do nowego węzła parku Jedź przy Modlińskiej. Na końcu są kozły oporowe, trochę piasku i bariery rowery. No i tutaj wtedy nie ma jak dojść, bo są wszędzie pozostawione betony, jednakże pamiętajcie, mieszkaniec winnicy potrafi wszędzie wejść, więc się wchodzi wszędzie. Także tutaj dwa tramwaje typu jazz albo typ swing duo mogą tutaj spokojnie zawrócić, ewentualnie stare historyczne, ale takich tutaj raczej nigdy nie zobaczymy. I one tutaj spokojnie mogą sobie podjechać. I w teorii tutaj cztery tramwaje mogą się pomieścić, bo jeszcze przed samym rozjazdem jest miejsce spokojnie na dwa tramwaje tego typu. Druga pętla, czyli ta już normalna, ta zaokrąglona, gdzie nasza 17 może już w całości pojechać i zawrócić, jest w pełni dostosowana do tramwajów jednokabinowych z przodu. No i tam to dosyć ładnie wygląda. Jest długi przystanek, w którym może spokojnie pomieścić dwa tramwaje linii 17, bo tylko aktualnie 17 tam dojeżdża. Nie wiem, czy w tygodniu zobaczymy tam kiedykolwiek dwa aż tramwaje obok siebie. Możliwe. Na razie jeszcze nie miało momentu, w którym byłoby w tygodniu 17 tam dojeżdżała, bo ja to nagrywam w sobotę wieczorem. Także tak to mniej więcej wygląda. Miałyby tutaj być trzy perony, od razu mówię, obok właśnie tego perona na 17. Trzy tory obok siebie, trzy perony tramwajowe i po prostu trzy rozjazdy w tym rejonie. Jak możecie teraz zobaczyć na projekcie, nie wiem czemu z tego zrezygnowano, bo ta pętla taka wielka jest tymczasowa, ale ona będzie bardzo długo tymczasowa, dłużej niż Nowodwory, dłużej niż Stare Świdry i mnie to trochę martwi, bo jeżeli już w takim momencie w tak to wygląda, no to będziemy długo czekać na coś kolejnego. No ale dobrze. Tak wyglądają nasze dwie pętle tramwajowe. Pętla autobusowa jest o wiele bardziej nudna i mniej odjechana, jeżeli chodzi o ciekawostki. Po pierwsze, to jest, po prostu to jest taki jeden wielki plac asfaltowy, gdzie tramwaj, w sensie autobus, wtedy może się zatrzymać gdziekolwiek będzie chciał. Jak będzie więcej autobusów, to na pewno będzie się zatrzymać po prostu gdziekolwiek by chciał. Chociaż nie wiem do końca jeszcze, jak oni to tutaj do końca postawią, bo pewnie wyglądać to będzie podobnie jak na pętli Gruczewskiej, czyli autobusy się stawiają jeden na drugim. Ale no zobaczymy, tak? Jeszcze tutaj nie wiadomo. Co ważne, w tym rejonie jest nowa ekspedycja postawiona, z czterech kontenerów postawiona. Bardzo ładnie wygląda, jest dosyć dużo przeszklone, w środku jest plakat z autobusem, nie wiem czy go zobaczycie akurat. Na zdjęciu chyba mi się nie udało go idealnie sfotografować. Co jest ważne, to jest to ekspedycja, czyli budynek techniczny dla kierowców autobusów, dwupiętrowa. Pierwszy raz coś takiego widzę w Warszawie. W środku są schodki i można wejść na górę. Ciekawe co jest na dole, ciekawe co jest na górze. Może na dole jest kuchnia, albo na górze jest łazienka. No nie wiem, może na górze można pójść spać na chwilę. Tak czy siak, jest to dosyć ciekawy budynek, że jest piętrowy. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Tramwaje nie mają jako takiej ekspedycji, mają tylko i wyłącznie dwa toj-toje. Tam gdzie 17 zawraca jest jeden toj-toj i tam gdzie dwójki zmieniają kierunek jazdy też jest drugi toj-toj. Także można to zrobić na dwie sposoby, jak widzicie. No i tak, co do przystanków, wszystkie przystanki są rozstawione tramwajowe z SIP-em. Ale o tym jak SIP działa i innych rzeczach to jeszcze za chwilę Sykul wam powie w sumie. I to jest chyba dobry moment, żebyśmy się połączyli z nim, bo ja tutaj tak gadam i ogólnie. I trochę później, ale zawsze można go tutaj wkręcić. Także najpierw to tam Sykut słyszał. I przy okazji to ważne, to jest nagranie chwilę po otwarciu, czyli ten film był nagrany około 6 rano dnia otwarcia. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj w tramwaju, który jedzie na winnicę. Właśnie przed chwilą odbyło się uroczyste otwarcie winnicy. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, lecz nie było to duże otwarcie. Przyszło raptem kilka osób. Kilka osób było również od nas, to byli nasi widzowie. Bardzo dziękujemy, że byliście i serdecznie za wizo tutaj was pozdrawiamy. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z przystanku na winnicy, Jakub Sykut. Nieźle buja, wow. Dziękujemy Sykucie, jeszcze się z tą połączymy na ciekawostkę, ale to jeszcze za chwilę. No i tak jak widzieliście, tak to mniej więcej wygląda. Sykut był może nie aż w takich emocjach jak ja, bo ja byłem po prostu przeszczęśliwy, jak udało się dojechać. Nawet parę z was tam było. Faktycznie na otwarciu
Tutaj macie link do filmu z otwarcia, z zapisu live'a. No zapis live'a nie wiem czemu nie jest Full HD nawet, ani w HD. YouTube coś tam pokręcił, ale no cóż, z tym nic nie powiem. Dobra, wracając do pętli naszej, co jest ważne, to jest to, iż wszędzie mamy zielone torowisko. I to ładnie całkiem wygląda. Co prawda w niektórych terenach jest trochę zrośnięte i tam lekko przykoszone, głównie mam na myśli tam przy pętli nowodwody. No ale no dobrze, niech im będzie. No i właśnie, a propos pętli nowodwody, od razu wam powiem, iż tam nasze stara przekładka, tu może macie zdjęcie, gdzie wcześniej na nowodwodach tramwaje linii 2 zawracały, została już rozebrana i właśnie dlatego było opóźnienie, bo ją rozbierali i na nowo przekładali. I tam mamy zwykłe teraz tory i jest po prostu ustawione torowisko zielone, także trawkę już tam posadzili i całkiem ładnie to wygląda. W ogóle to ciekawe wygląda, bo tam jest jedyny ten taki nowy trawnik. Po prostu to wszystko się tak świeci aż na zielono, że tak powiem. No i tak, tak to mniej więcej wygląda z naszą tutaj pętlą w tym rejonie, na winnicy. No na wodę teraz widzieliście, ale na winnicy tak to wygląda. Nie mamy niestety ładowarek na pętli autobusowej dla autobusów elektrycznych. No myślałem się, że w przeciągu roku zostaną przeniesione z nowodworów na winnicy, bo nowodwory mają być zamknięte za jakiś czas, kiedy będzie już połączenie ze Światowida. Ale na to jeszcze chwilę pewnie poczekamy i na to niecierpliwie, po prostu szczerze powiedziawszy, czekam. Także tak to wygląda. Ulica Światowida nie jest w żaden sposób połączona aktualnie z ulicą Modlińską, bo na ulicy Poetów mamy miejsce do zawracania na jednym i drugim końcu. Swojego Poetów, teraz jak możecie ją zobaczyć, jest jedną z bardziej ciekawych ulic w tym rejonie, gdyż to jest ulica podzielona na dwie części. Tak jak mamy na przykład ulicę Złotą podzieloną na dwie części przez Pałac Kultury i Nauki, tak mamy teraz tutaj podzieloną ulicę Poetów podzieloną na dwie części, jedną i drugą. Spokojnie, cały czas Poetów i trzyma swój standard. Czyli jest to droga kamienista z ubytkami w postaci asfaltu. I sądzę, że tu już taki klimat jest z nią, że raczej to się nigdy nie zmieni. Ale o Poetów i całej budowie inwestycji jeszcze powiem w specjalnym odcinku z podsumowaniem całej inwestycji na przestrzeni tych 2 lat prawie, jak my nagrywaliśmy tę serię z Sykutem. Także spokojnie, trzymajcie się, pewnie się pojawi albo w najbliższym tygodniu, albo jeszcze w kolejnym. Także to będzie też ciekawy odcinek podsumowujący. Sam nie mogę się go doczekać. No dobrze, przejdźmy sobie do kolejnego przystanku, czyli Grzyma-Litów, bo o pętli na winnicy już mniej więcej wszystko powiedziałem. Tak jak powiedziałem, do Modlińsk nie mam żadnego połączenia ulicy Światowida i jest planowane połączenie, ale o tym też powiem za chwilę. Przystanek Grzyma-Litów. No tak, tutaj mamy dobrą nowinę, a mianowicie na Grzyma-Litów faktycznie mamy przystanek nazywający się Grzyma-Litów, a nie plac Światowida, czy jeszcze Leśnej Polanki. W sensie Leśnej Polanki bym jeszcze zrozumiał. Wiem, że jest taki przystanek w innym miejscu, ale bym go zrozumiał. Natomiast plac za Światowida byłby kompletnie nieodpowiedni, a Grzyma-Litów jest po prostu starym przystankiem i już niech będzie. Tramwaje się tutaj zatrzymują wszystkie. Autobusy, z tego co pamiętam, mają tutaj nawet po części na żądanie zatrzymywanie. Mamy dookoła pełny objazd dla rowerów i górka jest z tym ładnym obiektem poustawionymi tymi bloszkami. To też całkiem tutaj zacnie wygląda. Wszystkie pasy, wszystkie rozjazdy, wszystko jest tutaj dostępne dla samochodów już. Jest to trochę wielkie skrzyżowanie, nie wiadomo gdzie. W sensie, ja cały czas będę podtrzymywać, iż to skrzyżowanie, nie wiadomo czemu ma sygnalizację świetną. Czy ja rozumiem, bo jest duże i są tramwaje. Ale póki nie przeniosą wszystkich tramwajów z nowodworów na winnicę i nie otworzę ulicy Światowida z Modlińską, to tutaj, że tak powiem, po prostu nie ma ruchu. Autentycznie, tutaj największy jaki ruch to jest samochody skręcające w Dzierżgońską. A tak pomijając to, to tutaj się nic nie dzieje. O właśnie, a propos Dzierżgońskiej. Z ważnej rzeczy jest to, iż Tłuchowska ma cały czas ładny tutaj zapewniony wjazd asfaltowy od ulicy Światowida. A co jeszcze ważniejsze, to nasza biblioteka ma spokojnie zachowany wjazd i to z 2 stron Światowida, tylko tam przy pętli winnica trzeba zawrócić jak się jedzie od nowodworów. No i spokojnie można wjechać na parking przy bibliotece, także to zostało zachowane. Ten przystanek będzie na pewno popularny, a właściwie pewnie już jest popularny dla uczniów, którzy dojeżdżają tutaj do naszej szkoły podstawowej, gdyż przystanki tutaj są tak rozlokowane niedaleko szkoły, że tutaj będą tłumy. Już wam to mówię, tu będą tłumy. Także tak to wygląda w tymże rejonie. Dobra, idziemy dalej, bo ten odcinek będzie znowu długi. W sensie, ja tutaj długo mówię bardziej dlatego, iż po prostu mam multum ładnych zdjęć, które pewnie widzicie nawet niekoniecznie z tych samych miejsc, co ja mówię.
Ale stwierdziłem, że po prostu. Ja tu 5 czy 7 godzin ostatnio siedziałem, w sensie dzisiaj dla mnie w sobotę, i nagrywałem różne ujęcia, bo po prostu nie mogłem się powstrzymać. Wiecie, to jest pierwsza seria, pierwsza inwestycja na kanale, którą faktycznie zobaczyliśmy i skończyła się. Tak? My ją zaczęliśmy nagrywać przed rozpoczęciem jeszcze budowy. Po prostu kiedy nic tutaj nie było. A teraz już jest wszystko gotowe po 2 latach. To jest taka pierwsza część. Pierwsze coś dużego, że tak powiem. I w pierwszym odcinku naprawdę nie sądziłem, że dotrwam do tego momentu. I w ogóle to inna bajka była. No ma, tak czy siak, wracając do Grzymalitów i co tam jeszcze za nią. Nasz kanałek tutaj oczywiście w całości jest przejezdny. Właściwie nikt go nie zauważy, że tu jest kanałek i tam kiedyś woda płynęła, ale nikt o tym nie wie. Także to jest całkiem dobrze zachowane. No i mniej więcej tak to wygląda. Jest też nasz przejazd przez ulicę Światowida, czyli przez stanowisko na ulicy Światowida, jak mamy rozjazd na 2 jezdnie. Tak, te 2 jezdnie tutaj są niezbędne. Zresztą nie będę się powtarzać, ale one są tutaj niezbędne, bo przecież taki jest wielki ruch, jak to jest wszystko zamknięte. No i tutaj jest to zachowane. To była ostatnia rzecz, jaka była budowana, o tym nie mówiłem w poprzednich odcinkach, bo po prostu to było jeszcze budowane. Się budowane. Postawili sygnalizację świetną i tyle. I działa. Także to była ostatnia część. No i tak jak mówiłem, przy Nowodworach zostało to postawione przy okazji. Widzieliście już w filmie te ładowarki dla autobusów elektrycznych pewnie, ale możecie zobaczyć jeszcze raz, jak wyglądają sam autobusy, które tam się ładują. No dosyć ciekawe. Dosyć ciekawe naprawdę. No i tak, na koniec musi być ciekawostka i za chwilę wam powiem, co jeszcze tu na winnicy się będzie działo, bo budowa wbrew pozorom się jeszcze nie skończyła. Owszem, mamy już tramwaj, kręg winnica. Ale to nie jest skończona inwestycja. Mamy tutaj jeszcze 2 etapy przed nami. Jeśli chodzi o warszawską mapę komunikacji miejskiej, która pojawiła się na peronach i przystankach, jest ona przeterminowana. Jest ona z marca 2021 roku. Kolejną ciekawostką dla was jest to, że na otwarcie winnicy założyłem specjalnie garniturek z miejsca wydarzeń. Jak zawsze, zadowolony Jakub Sykut. Tak, żaden SIP na nowo oddanym odcinku nie działa. Co jest dziwne według mnie, nie powinno tak być. No, no cóż, ja tutaj nie mam co mówić. Miejmy nadzieję, że na dniach zostaną włączone, bo pewnie po prostu jeszcze nie podpięli ich do sieci i pewnie jeszcze na stronie po prostu nie działa, dlatego to się nie pojawia. Zresztą na dużej ilości, na Bus Life na przykład też nie ma przystanków, od 2, które tutaj wjeżdżałem, pojawiają się, w sensie znikają z mapy i tak dalej, bo nie wiadomo gdzie jadą. 509 też wjeżdża po prostu na jakieś pole, ale to dlatego, że jeszcze po prostu część map i obiektów nie została dodana z nowych tutaj naszych przystanków. Także to pewnie na dniach zostanie naprawione, ale warto o tym wspomnieć, że bezpośrednio na otwarciu tego nie było. Przy okazji na otwarciu, czyli o godziny tam, jak to było, o 3:30 ja byłem na przystanku i około po 4:00 dojechaliśmy faktycznie na naszą pętlę już winnica. Żeby nie było, bo wy to możecie nie oglądać tego samego dnia, to było 4 września 2021 roku. Chwilę po godzinie 4 dojechał pierwszy tramwaj linii 2 na pętlę Winnica. Wtedy był live. I jak my tam siedzieliśmy, bo było 2 widzów z tego co pamiętam, i Sykut też się pojawił, to z rzeczy ważnych to były przyklejone dopiero przystanki. Wszystkie rozkłady jazdy linii 2, 17, napisy, Winnica 06 i tak dalej na przystankach, mapy i tak dalej. To dopiero było rozkładane, jak my przyjechaliśmy i mogliśmy to wszystko obserwować. Wtedy też zobaczyliśmy właśnie, że wszystko niskopodłogowe i ciche tam będzie dojeżdżać, co jest dobrą też nowiną. Następny przystanek Winnica. Przystanek Winnica. Mówiłem, co tu jeszcze będą 2 etapy. Pierwszy etap to rozpisanie przetargu i to już w najbliższym czasie, we wrześniu ma być rozpisany przetarg, może nawet podpisanie umowy w kolejnym miesiącu, na połączenie ulicy Światowida w tym rejonie z Modlińską. Na Modlińskiej ma powstać rondo i może nawet powstaną wiadukty na Modlińskiej nad tym rondem. Czy tak się stanie? Zobaczymy. W sensie, czy będą wiadukty, nie czy będzie rondo, bo rondo to na pewno będzie. Chyba, że coś pokręcili w projekcie i o tym jeszcze nie wiem.
Także tutaj czekamy, jak będą jakieś już, będzie podpisanie umowy, czy będzie ogłoszenie przetargu, czy nawet będziemy wiedzieć, jak to mniej więcej będzie wyglądać, to się pojawi kolejny odcinek z winnicy, także spokojnie na to możecie czekać. Tutaj się nic nie zmienia z tą serią, ona tutaj będzie cały czas. Tramwaj Kierunek Winnica zostaje z nami na dosyć długi okres. Ale to jest pierwszy etap, czyli połączenie ulicy Światowida z Modlińską. I wtedy też wszystkie 700-ki będą już kończyć na winnicy. Nie wiem, jak z 700-kami dojeżdżającymi do Żydania FSO, tego niestety nie wiemy, ale sądzę, że też jest na morze przerzucone, bo na FSO to już prawie nic nie ma. Także to jest dobra pierwsza nowina. Druga nowina, czyli drugi etap, to jest wybudowanie przy Modlińskiej, czyli tam, gdzie właśnie te tory podjeżdżają, parkuj i jedź, takiego paropiętrowego nad pętlą tramwajową i obok gdzieś ma być jeszcze pętla autobusowa. Co do pętli autobusowej, to nie wiem, czy ona tam będzie powstawać, czy ta na winnicy będzie już faktyczną pętlą. Tego jeszcze nie wiemy, co nie zmienia faktu, iż ma powstać tutaj parku jedź z pętlą tramwajową dla co najmniej 4 tramwajów i możliwością wjazdu tramwajów od ulicy Modlińskiej, jadących Modlińską od Datusza i od FSO. Nie wiem, w sensie aktualnie Warszawa na to nie ma pieniędzy, że tak powiem, tak to nam mniej więcej powiedzieli. I czekamy na jakiekolwiek kolejne informacje. Miejmy nadzieję, że niedługo się to zmieni i będą pieniądze, bo to jest obiekt bardzo potrzebny. Jeszcze parę rzeczy ciekawych. To jest połączenie ulicy Dionizosa ze Światowida. O ile faktycznie na nowej inwestycji ładnie to wygląda, tylko później wjeżdżamy w drogę gruntową, tłuszczową. To nie jest dobre. Co prawda ją utwardzili chwilę przed otwarciem inwestycji, żeby nie było pokazane, że tak to jest tragiczne, ale bądźmy szczerzy, to długo nie wytrzyma. No i to jest taki wielki pech. Wiem, że tam ma powstać ulica obok tej galerii handlowej, której tam już kiedyś mówię, jeśli powstanie kiedyś. No to tak, to wtedy będzie to już naprawione i będzie faktyczna ulica. I miejmy nadzieję również, że na tej ulicy powstanie jakiś przystanek, taki autobusowy, i puszczą w tamte osiedla jakiś autobus. Bo tam jest bardzo dużo osiedli i dojazd szybki do tutaj, do pętli na winnicy, do tramwajów, byłby dla nich zbawieniem. Miejmy nadzieję, że ZTM się opanuje i to zrobi, a nie będzie milczeć i nic nie robić jak zazwyczaj. To, ale z tym nigdy nie wiadomo. Także to będzie też w okiem awizynosza pewnie jako pokazanie. Także tak to wygląda. Tyle z inwestycji w tym rejonie. Druga jezdnia ulicy Światowida przez całe Nowodwory to jest tak odległa przyszłość, że nawet nie będę o niej mówić. W sensie do Nowodworów może powstanie druga jezdnia, jak zamkną pętlę na Nowodworach, ale wątpię, żeby to było dosyć szybko. Zresztą dużo jest takich drugich jezdni w Warszawie, które po prostu jeszcze nigdy nie powstały. Tak wygląda pętla na winnicy. Ja jestem przeszczęśliwy, że w końcu im otworzyli, tak jak powiedziałem na początku, po 15 latach czekania. Właściwie to od początku mojego życia czekam na to. Tylko po prostu nie wiedziałem jeszcze, że na to czeka, dlatego mówię od 15 lat, żeby tam nie było, że już miałem, wiecie, trochę lat i mogłem po prostu sobie pamiętać, że coś takiego było i będzie wybudowane. Dojechała ta pętla do mojego osiedla z dzieciństwa, gdzie mieszkałem, tak jak już nie jeden raz mówiłem, 12 lat. Dobrze, mniejsza z tym, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie, żeby było takich więcej serii, więcej ciekawostek z Warszawy, więcej serii tramwajowych i innych rzeczy, no to możecie też mnie wspierać za pośrednictwem YouTube'a obok przycisku subskrybuj. To są aktualne osoby, które mi wspierają. Bardzo dziękuję Wam bardzo i z tego co widziałem, nowa osoba ostatnio dołączyła na dniach. Witamy na pokładzie. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Z winnicy pojawi się jeszcze parę odcinków. Pierwszy odcinek to będzie ambient, czyli po prostu będziecie mogli sobie poglądać bez mojego gadania z muzyczką. Drugi to będzie przelot nad całą linią tramwajową 2 od Młocin. I coś jeszcze będzie jednego, nie pamiętam dokładnie co. Ale później lecimy dalej z budową połączenia ze Światowidem. Już niedługo, mam nadzieję, za naszego życia. I może przed 2050 rokiem. Cześć! Witam, tu mnie widać, proszę bardzo. Tu na dole, a tego nie zobaczycie, bo nie mogę wam pokazać. Jest gimbal, stoi. Tu mamy, proszę bardzo, przystanek.
Bombay będzie za 13 minut, to jest dwójka pierwsza, później jest 17, obydwie odjeżdżając z zajezdni Żoliborz. Tak to wygląda rano. Przystanek Świderska 04. Tu zaczniemy swoją przygodę z tramwajem. Nie mogę się doczekać i za chwilę zaczynamy. Na ten moment czekałem 15 lat. W końcu się spełniło. Jedzie tramwaj, kierunek Winnica.